Cześć wszystkim, tu Natalia z Projektu X. Czasem, by dowiedzieć się, jaki ktoś jest naprawdę, musimy najpierw go sprawdzić, na przykład stawiając go w niezwykłej sytuacji. W takich momentach ludzie często pokazują swoją prawdziwą twarz. Gdyby bogaci ludzie choćby czasem zachowywali się jak bohater dzisiejszej historii, na świecie byłoby znacznie więcej pięknych i szczerych ludzi. Zanim poznasz historię milionera, który udawał bezdomnego, by poznać się na ludziach, zasubskrybuj kanał Projekt X, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Mieszkaniec jednego z hiszpańskich miast, Don Montero, był bardzo zamożnym człowiekiem, który posiadał sieć restauracji rozlokowanych w całym mieście. Miał knajpy zarówno w centrum, jak i na obrzeżach. Podczas rutynowych badań lekarz oznajmił Montero, że mężczyzna jest poważnie chory. Miał raka w bardzo zaawansowanym stadium. Co prawda już od dawna wiedział, że coś jest z nim nie tak, bo ból wątroby stale mu towarzyszył, ale biznesmen był tak zajęty swoimi sprawami, że nie miał czasu chodzić po lekarzach, a teraz ta straszna diagnoza nie pozostawiała mu żadnych szans na przeżycie. To wtedy mężczyzna zdecydował, że przez ostatnie miesiące podarowane mu na ziemi pragnie poprawić jakość życia tych, którzy według niego na to zasługują. Don Montero wpadł na ciekawy pomysł. Postanowił, że przebierze się za żebraka. W łachmanach przejdzie się po wszystkich swoich restauracjach i w ten sposób na własnej skórze przekona się, czy jego personel jest życzliwy i ludzki oraz kim naprawdę są ludzie, których zatrudnia. To, czego doświadczył ten powszechnie szanowany i rzekomo uwielbiany przez wszystkich człowiek, wywołało u niego prawdziwą rozpacz. Pierwsza na jego liście była najsłynniejsza restauracja w Hiszpanii, ale zanim żebrak w przebraniu zdążył przejść przez jej próg, wściekły menedżer od razu na niego naskoczył. Krzyczał ze złością: czego tu chcesz? Wynoś się, ale już! Przepraszam, ale może jest mi pan w stanie pomóc? Dosłownie umieram z głodu, po prostu chcę coś zjeść, odpowiedział spokojnie Don Montero. Najpierw musiałbyś się umyć i ubrać, syknął na niego pogardliwie kierownik. A nawet wtedy będziesz mógł sobie stanąć o tu na zewnątrz i przyglądać się, jak jedzą nasi goście. Ludzie tacy jak ty tutaj nie pasują. Czego nie rozumiesz? Don Montero stał osłupiały. Nie chciał nawet myśleć, ile czasu i wysiłku poświęcił, by właśnie ta restauracja odniosła sukces. Starał się, by wszystkie jego knajpy działały na zasadach demokracji, by każdego bez względu na status było stać w niej na obiad. Zawsze podkreślał i nalegał, aby jego pracownicy traktowali wszystkich równo, z szacunkiem, niezależnie czy byli bogaci czy biedni. Mężczyźnie wcale nie spieszyło się do wyjścia. Wciąż miał nadzieję, że znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która okaże żebrakowi trochę serca, ale później było już tylko gorzej. W jego stronę szedł już wściekły kucharz. Idzie pan na tyły restauracji, tam gdzie stoją śmietniki. Właśnie wyrzuciłem tam resztki. Jestem pewien, że jeszcze nigdy nie jadłeś takich frykasów, nawet prosto z kosza na śmieci. Będzie pan zadowolony, mówił złośliwie. Po chwili był też już przy nim ochroniarz, który szarpnął go za ramię i dał jasno do zrozumienia, że nie chce go tu więcej widzieć. Don Montero przez dłuższy czas próbował zrozumieć, co się właśnie stało. Nie mógł albo nie chciał uwierzyć własnym oczom i uszom. Z ciężkim sercem kontynuował realizację swojego planu i w tym celu udał się do innego szykownego parku, gdzie znajdował się jego inny lokal. Tak samo jak poprzednio, jeszcze zanim Don zdążył wejść do środka, wyskoczyła na niego kelnerka i zagrodziła mu drogę. Dziewczyna natychmiast posłała po kierownika i z oburzeniem wyjaśniła mu, że jakiś obdartus pojawił się w ich elitarnej knajpie. Czego tu chcesz? Ryknął na żebraka menedżer. Bezdomnych nie obsługujemy. Na co żebrak cicho odpowiedział, że kiedyś często przychodził do tej restauracji na kolację. Dobrze znał jej właściciela, ale niestety jego własny biznes upadł i bank przejął cały jego majątek. Zabrali mu wszystkie oszczędności życia. Zapewniam cię, że jeśli powiesz o mnie właścicielowi, będzie dokładnie wiedział, kim jestem. Zwrócił się do menedżera Montero. Ale do
dopiero to, co usłyszał w odpowiedzi, naprawdę go zszokowało. To ja jestem właścicielem tej restauracji, wybrzmiał pewny siebie menadżer. A ciebie już tutaj nie widzę. Wynocha! Tak skończyła się druga próba zjedzenia kolacji w przebraniu włóczęgi. Don Montero był szczerze załamany. Jak to możliwe, że wszyscy moi pracownicy tak traktują biednych, niewinnych ludzi? Ciężko było mu w to uwierzyć, kiedy przechadzał się po mieście zasmucony i zdumiony, że ludzie, których zatrudnił osobiście, w ten sposób zwracali się do Bogu ducha winnych bezdomnych? Gdzie popełnił błąd? Czy przeoczył coś bardzo ważnego? Dlaczego z jego ludzi bije aż taka nienawiść do innych pokrzywdzonych przez los? Do trzeciej restauracji, która powstała na samym początku jego kariery gastronomicznej, wszedł bardzo smutny. Jego głównym asystentem był tam Rocchio, którego Don Montero uważał za osobę godną zaufania. Polegał na nim jak na zawiszy, albo lepiej, jak na samym sobie. Razem otworzyli pierwszą restaurację i można powiedzieć, że to we dwójkę. Rozwinęli tę firmę o kilka kolejnych lokali. W środku było pełno gości, ale żebrak jakoś zdołał podejść nieśmiało do lady, przy której zawsze stał Rocchio. Przepraszam bardzo, że przeszkadzam. Wiem, że panowie są bardzo zajęci, ale mam prośbę, czy mogę dostać od was choćby coś do jedzenia? Od wielu dni nie miałem nic w ustach, mówił żebrak. Rocchio spojrzał na Montero, swojego wieloletniego wspólnika. Ten bał się, że mężczyzna go rozpozna, ale na szczęście lub nieszczęście nic takiego się nie wydarzyło. To nie jest darmowa stołówka dla bezdomnych, Rocchio rzucił ostrym tonem. Niestety będziesz musiał opuścić lokal, a jeśli tego nie zrobisz, zaraz wezwę ochroniarza. Ale dlaczego? Błagam pana, niech mi pan da cokolwiek, kawałek chleba, trochę zupy, prosił go przebrany za żebraka Montero. Wyganiają mnie z każdego miejsca, do którego przychodzę. Dlaczego każdy traktuje mnie jak śmiecia, jakbym nie był nic wart? Ale jak inaczej mamy cię traktować, widząc, w co jesteś ubrany? Zapytał kierownik. Do naszych lokali przychodzą zjeść przyzwoici ludzie, a nie uliczni żebracy. Byś się wstydził, wykrzyknął Don Montero. Nic o mnie nie wiesz. Ja też byłem bogatym biznesmenem, którego spotkało wielkie nieszczęście i w jednej chwili straciłem dosłownie wszystko. Widzę przecież, że w głębi duszy jesteś dobrym człowiekiem i mam nadzieję, że masz serce. Nie odmówisz pomocy biednemu włóczędze. Powiem coś panu. Kierownik zbliżył się do żebraka. Połowę życia spędziłem ciężko pracując, aby sieć tych restauracji miała szansę powstać i się rozwijać. Nasz zdurniały właściciel skupia się tylko na tym, jak pomagać biednym, poszkodowanym, takim jak pan. I to tylko dzięki mnie ta firma w ogóle jeszcze istnieje. Tak się składa, że on jest teraz bardzo chory. Zostało mu niewiele czasu, a po jego śmierci to ja przejmę dosłownie wszystko, co tu widzisz. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Bo nikt inny nie da ci tak mądrej rady jak ja teraz. Szwendanie się po mieście w łachmanach i żebranie o jedzenie w restauracjach nie jest najlepszym pomysłem na wyjście z kryzysu. Znajdź jakiś pomysł na siebie i w tej chwili wynoś się z mojej restauracji. Don Montero wyszedł ze swojej własnej knajpy w kompletnym szoku. Serce waliło mu jak młotem. Wciąż miał wrażenie, że się przesłyszał, że to nie dzieje się naprawdę. Łzy płynęły mu po policzkach, a najgorsze było to, że szczerze i od wielu już lat ufał Rocchio, którego uważał nie tylko za dobrego pracownika, zarządcę i partnera biznesowego. Przede wszystkim traktował go jak swojego najlepszego przyjaciela. W tym momencie całe jego życie okazało się iluzją. Mimo tego, co się wydarzyło, mężczyzna postanowił dokończyć swój projekt i zobaczyć, co go spotka w kolejnej restauracji. Niestety tam też spotkał się z wrogością, niechęcią i kategoryczną odmową. Ostatnia restauracja, do której miał przyjść i prosić o pomoc, znajdowała się na obrzeżach miasta, pośród malowniczych alejek nad stawem, w którym pływały łabędzie. Przepiękna lokalizacja przyciągała wielu klientów. Przebrany za żebrak
żebraka milioner wszedł do środka wyraźnie przygnębiony. Przy wejściu strażnik natychmiast do niego podszedł i zapytał, czego tu szuka. Jestem bardzo głodny. Montero jeszcze raz opowiedział swoją zmyśloną historię. Błagam, człowieku, daj mi przynajmniej kawałek chleba. Słysząc to, strażnik sięgnął po krótkofalówkę i wezwał kierownika do wejścia. Właściciel był już gotowy po raz kolejny usłyszeć stek obelg pod swoim adresem, ale menedżer tej filii restauracji szykował dla niego prawdziwą niespodziankę. W czym mogę panu pomóc? Grzecznie zapytał, na co Montero już po raz enty tego dnia powtórzył, że jest chory i głodny. Nikt nie chce mu pomóc i gdziekolwiek nie pójdzie, traktują go jak bezpańskiego psa. Menadżerowi było wyraźnie żal tego biednego człowieka. Poczekajmy, aż coś się zwolni i przygotujemy panu stolik. Zje pan sobie na spokojnie, powiedział łagodnym głosem. W końcu jakaś iskierka nadziei w ludzi. Ale po tym, jak półtorej godziny czekał przy wejściu, uznał, że tu też wcale nie chciano mu pomóc, tylko menadżer po prostu załatwił sprawę łagodnie. Nie chciał zamieszania. Kiedy już odchodził, ktoś nagle złapał go za ramię. Sam kierownik dogonił go i zaprosił do środka. Na stole czekało już na niego ciepłe jedzenie. Montero wszedł do środka i po raz kolejny nie mógł uwierzyć w to, co widzi. W rogu sali czekał na niego suto zastawiony stół, który dosłownie uginał się pod ciężarem wielu wykwintnych potraw. Menedżer odprowadził żebraka na miejsce i uprzejmie odsunął mu krzesło. W międzyczasie przedstawił się jako Mateo i wyznał, że pracuje w restauracji dopiero od roku. Całkiem niedawno byłem dobrze prosperującym biznesmenem, wyznał bezdomnemu. Ale pewnego dnia miałem z żoną okropny wypadek. Straciliśmy dosłownie wszystko. Musieliśmy wydać wszystkie oszczędności na leczenie, a ona i tak niedługo potem zmarła. Byłem zrozpaczony, zacząłem pić i to na alkohol wydałem wszystkie oszczędności. Łaziłem po śmietnikach w poszukiwaniu jedzenia. Któregoś razu przyszedłem tutaj i właściciel tej restauracji, naprawdę złoty człowiek, dał mi pracę. Jestem mu dozgonnie wdzięczny, bo tylko dzięki jego życzliwości miałem szansę znowu zacząć normalnie żyć. Kiedyś ktoś pomógł mi i dzięki temu ja mogę teraz pomóc tobie. Wróć za 2 dni, a ja spróbuję załatwić ci tutaj pracę. Tej nocy Montero nie mógł zmrużyć oka. Z samego rana zwołał cały personel firmy do jednej restauracji. Celowo pojawił się nieco później i znowu przebrał za żebraka. Niektórzy pracownicy, widząc tego samego włóczęgę, który już wczoraj zakłócił ich spokój, zaczęli krzyczeć na niego. Kazali mu się wynosić. Ku zdziwieniu wszystkich Mateo podszedł do mężczyzny i odprowadził go do kuchni. Pokazał mu, co jest do zrobienia na zapleczu. Po jakimś czasie Montero wyjął telefon, zadzwonił do menedżera restauracji i umówił się z nim przy wejściu. A kiedy został na chwilę w kuchni sam, umył ucharakteryzowaną na bezdomnego twarz, ale zostawił ciuchy żebraka. Nagle Montero wyłonił się z kuchni. Na jego widok wszyscy zamilkli. Za to ich szef zaczął mówić głośno i wyraźnie. W trybie natychmiastowym zwalniam wszystkich menedżerów oprócz Mateo. W moich restauracjach nie ma miejsca na przemoc, brak empatii, serca i bezduszność. Nowymi kierownikami będą ludzie, którzy dziś pracują w restauracji Mateo, a za jakiś czas każdy z nich dostanie część udziału w całej spółki. Nigdy nie miałem własnej rodziny, a najbliżsi mi ludzie byli moimi przyjaciółmi. Przynajmniej tak mi się wydawało. Dla wszystkich, którzy dziś stracili pracę, życzę powodzenia i zdecydowanie więcej życzliwości wobec słabszych i bezbronnych. Właściciel restauracji chorujący na raka nie wiedział, ile jeszcze zostało mu czasu, ale był pewien, że resztę swojego życia pragnie spędzić z życzliwymi i wrażliwymi ludźmi, czyli pracownikami restauracji od roku prowadzonej przez Mateo.
Samo popełnienie błędu nie jest tak straszne, o ile zdamy sobie z tego sprawę i spróbujemy go naprawić. To lepsze niż iść przez życie z ciężkim sercem. Dzięki za obejrzenie. Zostaw komentarz, a teraz pomóż dotrzeć filmikowi do szerszego grona. Wyślij link znajomym i udostępnij na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam.